Hej, hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony wasz ulubiony pajęczak. Znaczy się pajęczakiem, gramy oczywiście. No. To co, lecimy, lecimy. Bujaj się! Zawsze goniłem za prawdą. Kiedy byłem reporterem i wydawcą gazety, pisałem i drukowałem prawdę. W mojej audycji również ujawniam prawdę, czasem bolesną. Jestem wam to winien. A prawda jest następująca. W mieście nie jest cicho. Nie jest spokojnie. Lada moment dojdzie do jakiejś katastrofy. Czuję to, jak pływak czuje przepływającego tuż obok rekina. Nie... A, nie dokończył, co tam głupoty zaopowiadał. Szkoda. Nie cierpię go z jednej strony, a z drugiej strony jest dobry, naprawdę dobry w swojej tej takiej manii prześladowczej względem Spidermana, nie? Dobra, co jest grane? Stacja badawcza. Harry zostawił mi wiadomość, zanim wyjechał do Europy. Pete, mam prośbę. Mama pracowała nad stacjami badawczymi, które niosłyby społeczną korzyść. Uruchomiłem je, ale wyjechałem i boję się, że Oscorp je wyłączy, jeśli nie dostrzeże w nich zysku. Może mógłbyś je kontrolować? Więcej szczegółów poznasz w każdej z nich. Dzięki, stary. Dopóki tam będą, będę czuł obecność mamy. Rachunków za to nie zapłacę, ale ten projekt wiele dla niego znaczy. Zrobię, co będę mógł. No dobra, otwórz więcej stacji badawczych w mieście, by zdobyć kolejne żetony badawcze. Super, żetony są potrzebne. Okej. Okay. Stacja badawcza, walka ze smogiem. Za 100 punktów doświadczenia, żetony badawcze razy 2. Okej, okay, okej. Okay. Zamknij. Co ja tu mogę w takim razie? Skorzystaj z konsoli. To korzystam. To kolejna z naszych stacji monitorujących jakość powietrza, które sprawdzają poziom zanieczyszczenia. Są bardzo ważne dla miasta i mieszkańców. Ale niektóre grube ryby mogą nie być zachwycone upublicznianiem tego, jak bardzo szkodzą środowisku. Hell's Kitchen. Start, okej. Okay. Ustawiłem w mieście kilka stacji badających powietrze. Mają mierzyć, jak to było, zanieczyszczenia, zanim osiągną toksyczny poziom. Swoją drogą, myślę, że Oscorp wolałby, żeby projekt upadł, zanim wyjdzie, że psują powietrze. Stężenie węglowodorów policyklicznych w powietrzu jest zbyt wysokie i ciągle rośnie. Jeśli tak dalej pójdzie, ludzie zaczną umierać. Wow. Cząsteczki gromadzą się w punktach zapalnych, jak małe chmury smogu. Muszę pobrać próbki, a potem na ich podstawie ustalić źródło. No przed chwilą tego smogu nie było, nie? Szybko się rozprzestrzenia. Te chmury są paskudne, ale muszę się przez nie przebić. Przebijamy się przez chmury. Jeśli te chmury są widoczne gołym okiem, stężenie toksyn musi być ogromne. No to pła. I mam cię! Dobra, ile ich jeszcze? Jo! A, prawie. Dobra. Pobieram dobre próbki. To znaczy, zawartość to trucizna, ale próbki dobre. A czekajcie, czekajcie, tu gdzieś coś jest. Gdzie jest to? Gdzie jest plecak? Co, nie pokażę mi go teraz? Nie, no gdzieś pyka. Pim, 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 jest. Spider ma to, leżesz ty. Zagłuszacz, który skleciłem przeciwko skrzydłom Vulture'a. Szkoda, że potem je ulepszył. A nie mogłoby być po prostu sępa po polsku? O, Rhino. Jeszcze dwie i z głowy. Sytknął nos do rury wydechowej. Źródłem tych związków są dwa modele samochodów i wadliwy komin. Lepiej zrobię zdjęcia. Zdjęcia? Okej. Okay. Doskonałe światło. Dobra. Jedno. Ojej, ojej, nie zasikajcie się. Super. Dobra, mam. Hej, świetnie użyty.
No ba! Sam szyłem? Chyba. Może tam będzie ładniej. To moje najlepsze zdjęcie komina. Resztą zajmie się Wydział Ochrony Środowiska. Chyba powinienem sobie sprawić zielony kostium na Dzień Ziemi. Nie jest, że to nie badawczy raz no, dwa. Super. Stacja Harego właśnie ocaliła zdrowie mieszkańców. Ciekawe jak teraz Oscorp udowodni, że jest zbędna. Spidermanie, Shocker uciekł. Okrada bank na 31 wschodniej. Pędzę. Co się stało? Myślałem, że trafił za kraty. Bo trafił, ale jeden ze strażników podszedł do jego celi i go uwolnił. Wręczył mu nawet jego kostium. Wiedziałem, że Shocker ma jakichś wspólników. Wyciągnęliście coś ze strażnika? Nie mieliśmy szansy. Nie żyje. Ten, kto się nim posłużył, zadbał o swoją anonimowość. Szlak! Z nagrania monitoringu wynika, że klawisz był w jakimś transie. Może to kwestia oświetlenia, ale wydawało mi się, że świeciły mu oczy. Nie przerażaj mnie! Lecę do banku, spróbuję się czegoś dowiedzieć z pierwszej ręki. Najwyraźniej po cichu zajęli miejsce zwolnione przez Fiska. Miejsce, które ja stworzyłem wsadzając Fiska. Jamie sobie miał rację. Demony to moja wina. Miałeś pozwolić Fiskowi zgrywać ojca chrzestnego? Wszystko gra? Brzmisz jeszcze posępniej niż zwykle. Możliwe, że właśnie straciłem pracę. Miasto, właściwie Norman, cofnęło dofinansowanie. Pete, przykro mi. Gdyby Harry tu był, przemówiłby ojcu do rozsądku. Znajdziesz innego sponsora. Twoja praca jest zbyt ważna. Dzięki, MJ. Odezwę się później. No tak jakby jestem trochę zajęty. Dobra. Herman! Kopelat! Nie jestem prawnikiem, ale to chyba narusza warunki zwolnienia. Au. No to utknęliśmy tu na amen. Gramy w zagadkę. Nie? No to może chłopki. Okej, lejemy się po mordach. Wow, ale rękawice, pełna cyfryzacja. Jak tam uważasz? Skoro chcesz się bić, będziemy się bić. Rany, już nie mógłby cię zaskoczyć i będziemy mogli gadać. Pamiętasz naszą pierwszą walkę? Byłem młody i głupi, a ty po prostu... Za dużo gadasz! No wiesz, polemizował. Możesz mi przedstawić jakieś normy określające, ile powinno się gadać? Ktoś ustalaj, dobra, teraz mogę mu porządnie przyłożyć. Czemu to robisz, Herman? To dla ciebie! A masz. Powiedz mi wszystko, to ci pomogę. Naprawdę chcesz pomóc? To oddaj mi te pieniądze. Tego akurat nie zrobię. A. Au. No daj się coś złapać, no. Nie złapie, bo mnie cały czas trafia. Nie, muszę spróbować czegoś innego. No dokładnie. O, przez chwilę leży. Dobra. Aha, trzeba czekać, aż po prostu się wyładuje. Pa! O, rozładuj. A jak rozwali ostatni filar, to co się stanie? A, nic się nie stanie. Się trochę wyleczę. Au. Badaj, zanim zrobisz sobie krzywdę!
No przestań strzelać, no, chociaż na chwilę. O, jest. To może no to zabolać. Wiesz, ludzie już nie korzystają z banków. Masz farta, że trafiłeś na gotówkę. Jeśli naprawdę chcesz się dorobić, obczaj day trading. Bardzo na czasie. Oj. Czekaj, czekaj, czekaj. O, nie. O, Herman, no co ty? Jeśli mi powiesz, dla kogo działasz, będę mógł ci pomóc. Jeśli wstydzę, zginę. Dość jasno się wyrazili. Kurde, no, no, no jaj. Ile on będzie jeszcze tego sobie nawalał? Dawaj, 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 dawaj. Zaczynam się o ciebie martwić. Bać się ludzi, to nie w twoim stylu. Nawet nie wiem, czy to na pewno ludzie. Pod tymi maskami może się kryć wszystko. Zaraz! Oni mają maski? Aha. A teraz, dobra, bijemy. Dawaj, dawaj, dawaj! Ci goście w maskach! Wiesz, po co im taka sama? Nie wiem i nie chcę wiedzieć! Roboty! Weź mu to zedrzyj z rąk, no, czy coś. Poddaj się, to dostaniesz ochronę! Mowy nie ma! Nie widziałeś tego, co ja! Oj! Nie chcę! Dobra, masz ostatnią szansę! Więcej tego nie powtórzę! Nie ruszaj się! Bardzo śmieszne. Ale nie mam czym rzucić już. Dawaj, 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 okay. dawaj! Teraz już nie żartuję! To twoja ostatnia szansa! Serio! Aha, trzeba tu zerwać w ogóle. Okej. Okay. Dawaj, 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 dawaj! Bum! Sorry, Herman! Szokujemy go! Sam to na siebie ściągnąłeś. Dosłownie. No fakt. Rany. Był przerażony i zdesperowany. Nagle wszędzie zaroiło się od demonów. Dobra, Yuri, Shocker jest już twój. Dobra robota. W teractwie czeka na niego specjalna cela. Tym razem zatrzymamy go za kratami. I jeszcze jedno. Jestem prawie pewny, że działał dla gangu demonów. Gang demonów? Brzmi jak nagłówek w Daily Bugle. Ej! Bugle to bardzo treściwy i poważny dziennik. Chyba nigdy go nie czytałeś. Słyszałem, że mają świetnych dziennikarzy. Ale do rzeczy. Mieliście doniesienia od... o bandytach w maskach? Sprawdzę i się odezwę. Przy okazji, jak wielkie pobojowisko zostawiłeś w tym banku? Uwierz mi, że nie chcesz wiedzieć. Żałuję, że zapytałam. Oj tam, oj tam. Zawalił się raptem trochę ten... Walka z Shockerem trochę trwała. Pora sprawdzić, co się w tym czasie działo na mieście. No dobra, zobaczmy, co ja tam mogę ulepszyć. No, jakiś kostium się odblokował. Co on tam ma? Kostium negatywny. Negatywna fala. Synchronizuje cząstki nanosiatki, by zwolnić drugą cząstkę falą negatywnej energii. Wow. A, chyba wolę koncentrację. Co to w modyfikacjach się pojawiło?
mniejsza działania grantów hukowi ogłuszających oraz ataki siecią generują więcej koncentracji. To tylko trzy rzeczy można, nie? W gadżetach coś się odkryło. Szybkostrzelne wyrzutnie sieci. Szali to przyjmie przy ścianach, by przyczepić do ściany. Tam te. Ale zużyję mi wszystkie żetony badawcze. No, tutaj tylko kultowych miejsc i przestępstw. Na większą odległość ich paca. Dobra, będzie łatwiej do ściany przyczepić. Okej. Okay. Tutaj. Aha. Zapas amunicji zwiększa, żetony plecaków i żetony przestępstw. To akurat mam. Dobra. To jest fala wstrząsowa. Wytwarza fale dźwiękowe, które odrzucają przeciwników. Ale żetony wyzwań są potrzebne, których nie mam. Natomiast mam tutaj te żetony badawcze. Okej, okay, zobaczymy jak to działa. Śmieszny pajęczak. Dobra, na razie nie mogę więcej nic odblokować. No trudno. To mam dwa nowe punkty na umiejętności. Tutaj będę mógł wyrywać. Chciałem F wyrywać mniejszą broń jak pistolety, tutaj większą, tak? I tarcze. O, tarcze! Koszt 2 już tutaj kosztuje. No ale wezmę. Nie lubię tych z tym tarczami. Aha, tu będzie można wyrwać i rzucić. O, rakietami będzie można rzucać. No spoko. No dobra. Trzymaj F, żeby rozbroić. No to co, poszukam. O, stacja badawcza gdzieś tu w pobliżu jest. Nie będzie. Też mi potrzebne są. Mnie to wszystko potrzebne. Jak się okazuje. Hop. Hop. Dawaj, co tu będzie tym razem? Ej, no co jest? Raz jeden tylko niestety, no ale dobra, no, ile by nie było. Ale nie, jest plus 2. To co, to samo znalezienie? Dostałem 1, a teraz jeszcze plus 2? Hej stary, ta stacja bada pewne cząsteczki w powietrzu. Pewnie ubrałbyś to w odpowiedni żargon naukowy, ale co za dużo, to niezdrowo. Znaczy, cząsteczek za dużo to niezdrowo. Odczyty są niepokojące, ale niespójne. Muszę sprawdzić emisję w pobliżu, żeby się dowiedzieć, o co chodzi. Ale mam inne zmartwienia. Próbnik wykrywa toksyczne cząstki. Trzeba to sprawdzić. Coś to podejrzane jakieś. Może zacznę od tego wylotu pary. No, analizować trzeba. No dobra. Coś mi tu nie pasuje. Przeanalizujmy to. No to analizujmy. Powiedzmy, że tak, to by było tu. I dodać trzeba chyba te. Okej, okay, a tutaj byłby ten i chyba ten. Rtęć? Rtęć. W połączeniu z czymś jeszcze, ale nie wiem czym. Oj, to niedobrze. Rtęć jest strasznie trująca. Tu nie chodzi tylko o jeden budynek. Mnóstwo ludzi jest narażonych. Dobra. Drugi punkt. Zobaczmy, co nam powie próbka z tego. Aha, to trzeba dodawać albo odejmować czasami. To już przerabiałem. Czyli tutaj jakby było to, to trzeba by odjąć ten. Natomiast tutaj też trzeba do plus. A, to nie, dobrze. Minus będzie. Plus minus. Okej, okay, wyeliminować trzeba. Który nie ten? Ten. Cyk i ten. Dobra. Kwas azotowy też w tym jest. Ale i coś jeszcze.
Kurde, strasznie trujące. Jestem na dobrym tropie. Muszę podążać tym śladem. To sięga dalej niż myślałem. To zagraża całej okolicy. No ba. Co to jest? Co to pompuje w ogóle? Ze skorpu? Śmierdzi jak stary cap. Pora się dowiedzieć, co jest w środku. Dobra, to podejrzewam, że jest tutaj, bo to jednocześnie neguje, tak? Czy coś takiego? Albo tu? No chroba go wie, nie. To by było, powiedzmy, tu. Ciach, dobrze. Okej, teraz co mamy jeszcze? Nie, to nie to by było, więc to nie tutaj, co najwyżej tutaj i tak, dobra. Jest. Etanol? Etanol. Dlaczego to brzmi tak znajomo? Etanol. To brzmi znajomo. Rtęć z azotem i etanolem. Muszę znaleźć trop. Jak będzie po wszystkim, zawiadomię Departament Zdrowia, żeby przebadali mieszkańców. No ba, koniecznie. Ścianobiegacz, okej. Okay. Co chyba jest grane? Wiem, w czym problem. Okej. Okay. Trzeba to szybko posprzątać. Chyba muszę zrobić bałagan, żeby posprzątać ten bałagan. Jeden z głowy. Tak, to działa! Wdychanie tego niedobre! Uszczelnienie klatki siecią powinno zapobiec wyciekom. Mogło być o wiele gorzej. To pokazuje, dlaczego stacja badawcza Harego musi być otwarta. Nie, oczywiście nikt tego wcześniej nie zauważył. No dobra, ale żetony dostałem, super. Jak mam żetony, to mogę gadżety coś tam odblokować sobie. Chyba ten, tak? Nie, sorry, to było wyzwań, kurde. Myślałem, że badawcze tam były. Obyliłka. Hej, zajrzałam w doniesienia o demonach. Wiedziałem, że zmienisz zdanie. Nie próżnują dziś w nocy. Atakują nieruchomości Fiska. Wzięli się za Fiska. Kurczę, myślisz to samo co ja? Wojna gangów. Spróbujmy być szybsi od nich. Jakieś nieruchomości Fiska nie zostały jeszcze zaatakowane? Zobaczmy. Patrol zgłosił spory ruch w jednej z jego stoczni w Portside. Dzięki, Yuri. Sprawdzę to. No dobra. To Portside. Ale po drodze zdjęcie. Ej, Yuri! Wiesz może, do czego Fisk używa tej stoczni? Nie wiem. Wyślę policjanta, który się tam z tobą spotka. Jefferson Davis. To dobry glina. Pracuje nad sprawą Fiska od lat. Jeśli ktokolwiek może wiedzieć, co się dzieje w stoczni, to właśnie on. Dobra, stąd będę mógł zrobić. Bomba. O, plecak. Wiadomość od doktora. Peter, nieco się pośpieszyłem, radząc ci szukać innej pracy. Mam plan. Daj mi trochę czasu. Może jeszcze będziemy mieć okazję coś wynaleźć. Niezwyciężony Otto Octavius. To świetna wiadomość. Oby się udało. No ba. O, tu coś się dzieje. Aby zajrzeć. Wow! A, to te te są! Rakiety! Mają rakiety! Dopuszczasz!
Ale się zmachałem. Przestępstwa demonów, okej. Okay. No, niedobrze, niedobrze w sumie. Ale. Jest na czym punkty doświadczenia zdobywać. Dajesz, pajęczak, dajesz. I hop. Do góry, do góry. 10:30, uwaga! Podejrzani atakują pojazd opancerzony. Dodatkowi funkcjonariusze na Times Square. Odbiór! Pojazd opancerzony, tego jeszcze chyba nie robiłem. Trzeba się tam przejść. Moja praca z dziedziny neurotechnologii. To dzięki niej dostałem etat u doktora. A, spoko. Dobra, gdzie to jest? Teraz obok. Na widoczek. Panowie, nie tak działa bankomat. O, to znowu oni. To nawet nie jest bankomat. Uch. Trzech. Czterech. Nie miałem mu broni zabierać, jak przytrzymam F. Oddawaj. O, jest, działa. Demony szykują się chyba do czegoś poważnego. Aha. Niedobrze. To ciekawe, czemu wszystko nie jest przetłumaczone. Szkoda trochę, bo to tak dziwnie brzmi. Raz jest po angielsku, raz jest po polsku. O, znowu demony. Te demony robią się gorsze od piska. Serio, panowie! Ten numer ze zniszczeniem Nowego Jorku już jest stary! Przedmiotami rzucać? Spróbuję! Wow! To mi się udało. Nie mam niczego do rzucania tutaj, kurde. No dobra. 3, 4, 5, 6, 7, 6, 8, dobra, ileś tam, jedziemy. To chyba koniec, wszyscy cali? Te demony walczą jak opętane. A, bo to miało być w powietrzu, kurde. Dobra. Coś jest nie tak z nimi. O co chodzi w ogóle? Co jest dobre, grane? Nie ma o czym mówić. Dobra, tam był gdzieś plecak. Dobra, jeszcze się zrobi te wszystkie wyzwania po kolei. Chodź, plecaczku. Ta fiolka krwi Lizarda pozwoliła mi stworzyć antidotum i przemienić go z powrotem w doktora Connorsa. Szkoda, że nie na długo.
No, Connor to też dziwny typ. Ale... normalne w świecie Marvela, nie? Znaczy w ogóle w światach superbohaterów muszą być super przestępcy. Znowu? Kurde, sporo ich. O, to wszystko dla mnie? Wow. No idź do góry. Co, poleciał gdzieś? Wojna między demonami a Fiskiem naprawdę się rozkręca. Wiem, nawet Shocker bierze w niej udział. Realizuje fuchy dla demonów. Oni nie żartują. Naprawdę chcą zająć miejsce Fiska? To już byłoby źle. Co to było? Aby to nie było coś gorszego. Jak przyklejony. Kurde, nie mogę gdzieś trafić. Bum. Nie pokonam go, więc jest szansa, że... na tarczę, więc jest szansa, że nabiję tu resztę bez zabijania ich. Bum. Nie zaliczę niczego. A, myślałem, że zaliczy, ale coś nie bardzo. Czy już skończyłem? Oddaj tarczę, czy co tam masz? A, podniósł sobie z powrotem skubany. No to jedni. Gdyby w wieku 12 lat ktoś mi powiedział, że kiedyś goście w maskach będą do mnie strzelali rakietami, to w sumie pewnie byłbym podjarany. To teraz to nie jesteś? Trzeba będzie jakąś większą grupę trafić i bum zrobić z powietrza. Wow. Tak jest, szefie. Potrajam strażę. Demony nie tkną sprzętu. Słuchajcie! Demony przejmują nasze zapasy. Straciliśmy już dwie partie. Szef może i siedzi, ale to nie znaczy, że jego towar jest do wzięcia. Łączność, Orzeł 2, jak tam? Orzeł 2, zgłaszam się. Obserwuję. O jakie zapasy chodzi demonom? Muszę załatwić ludzi Fiska i sprawdzić, czego pilnują. Cokolwiek to jest, lepiej, żeby nie było w rękach Fiska ani demonów. Wszędzie snajperzy. Chyba najpierw zajmę się nimi. Chyba tak. Musimy pilnować tego miejsca, póki szef nie wróci. Tego snajpera pilnuje strażnik. Ach, trzeba będzie dzielić i rządzić. Zaraz. Czemu zajmujemy się? Szef nie pochował sprzętu na całym mieście? Tak, ale demony obrabiały inne miejsce. Szef postanowił przenieść to, co zostało. Dobra, ale jak to zrobić? Teraz cicho. Sprawdzam, czy nic nie przegapiliśmy. Ciągle mówią o jakimś sprzęcie. Co Fisk tu trzyma? Było wziąć kanapkę. Dobra, mogę strzelić, żeby przyzwać go tutaj. Słyszałem coś. No chodź. No bliżej podejdź. Kto tam? Pełno tu porozrzucanego złomu. Precyzyjny strzał siecią mógł go odwrócić uwagę. Ludzie mają nas za słabe uszy. Każe. Nie dam rady, za daleko jest. Bliżej gdzieś nie mogę sobie. Wcześniej nieraz. No
Nie chcę się tu złapać. Nie wiem, kurde, czy mnie nie zauważą, jak tam bym coś mu zrobił. Ale tu na szczęście można. Dobra. Okej. Nie można ich rozbroić? Za dużo tego. Część jest za stara. Poza tym, że tego nie chce. Nadaje charakter. Jasne. Charakter, że aż tak ci może wyrwać, jak nie będziesz uważać. Ale przynajmniej to jest bezpieczniejsze. Chcieliście już sprawdzać? Jakbym czytał hieroglify. Nie ociągajcie się. Chcę to szybko załatwić i zabezpieczyć cały sprzęt w składzie. Tak jest, robi się. Wiesz, ten stary tunel przecież sam się nie odetnie. Pomożesz mi czy nie? A tego jak? Wejść do niego. Zulu 5, jak sytuacja? Niech ktoś sprawdzi Zulu 5, coś jest nie tak. W porządku, już tam idę. Aha, tak się da, dobra. Ktoś zaniepokojony jest. Oj, niedobrze. Trzeba było zostać w domu. Spider-Man tu jest. A, no dobra, mi się trudno. Walczymy. Zabijcie, jak będzie na ziemię. Dalej, musimy go powstrzymać. Uciekajcie. Black. Zabijcie, tak trzymać. Ognia! Polować, pajączka! Uwalcie go w końcu! Chodź, chodź, bo wybuchnie! A, mogłem spiderka wypróbować. No ciekawe, czy gliny są po ich, czy po naszej stronie. Niby to ten zaufany policjant miał być, tak? Wiesz, że samozwańczy bohaterowie nie mogą włazić na prywatny teren. No, wiem, wiem. Dlatego wziąłem nakaz. Co powiesz na całkowicie legalną rewizję? To mi się podoba. Jak cię zwą? Jefferson Davis. Mów mi, Jeff. A ty to? Wygłupiam się. Mój syn cię uwielbia. To jak? Możemy spokojnie rozwalić te drzwi? Wolałbym nie utonąć na miesiąc w papierach. Okej. Okay. Znajdę inne wejście. W takiej ruderze musi się znaleźć jakaś dziura w ścianie albo wybita szyba. No była. Poszukałbym sam, ale wiesz, nie jestem Spider-Manem. To co to? Dobra, poszukam. A tutaj po prostu da się przewrócić.
Oj, trochę za daleko. O, umiem pływać, super. Coś jest... A, tam wejście, dobra. Przód, ale założę się, że zresztą się tak nie bawili. Czuję się tu jak bohater z horroru. Halo? Zastałem tu jakichś rybaków z hakiem zamiast dłoni? Dobra, gdzie te zamknięte drzwi? No tu. Jeff, jesteś? Staram się powstrzymać od żartów w stylu puk puk, kto tam? Doceniam to. Widzisz skrzynkę zasilającą drzwi? Dobra, widzę. Jeśli zdołamy ją przeciążyć, drzwi się otworzą. Sprytne, ale jak niby mielibyśmy to zrobić? Spróbuj tego. Paralizator, genialnie. Kondensatory z tego cacka pozwolą mi wprowadzić pewne ulepszenie. Dzięki paralizatorowi możesz stworzyć elektrosieć. Trzymaj, aby stworzyć elektrosieć, okej. Okay. Dobra. Boom. Elektrosieć odblokowana. Super. A to mogę zwiększyć. Ciach, poszło. Super. Elektrosieć wymiata. Lubisz gadżety, co? Przypominasz mojego syna. Jak miał 5 lat, już rozkręcał telewizory, a teraz zdejmuje simloki znajomym. Pewnie mógłbym się od niego wiele nauczyć. Okej. Nic nielegalnego póki co. Trochę za spokojnie, co? Na razie. Sprawdźmy dokładniej. Szukasz czegoś konkretnego? To bardzo stara stocznia. Kiedyś korzystali z niej przemytnicy. No tak, najwięksi fani ukrytych pokojów. Posłuchaj tylko. Brzmi jak puste, co nie? Mm-hmm. Znalazłem ukryty panel, jak ten na drzwiach. Przewody coś prowadzą na tyły. Poszukaj kolejnej skrzynki. Tak jakby się zobaczmy, otwierało. Czy moje soczewki wychwycą okablowanie. No. Dobra, elektrosiecią, znaczy się pciąg. Jedno. Dzięki, sam bym ich w życiu nie otworzył. A ja pewnie sam bym ich nie znalazł. No bez jaj, ślady na podłodze były. Jedno wielkie nic. Ukryte pokoje lubią chadzać parami. Widzisz coś dziwnego na podłodze? Aha. Nawet najlepiej ukryte drzwi zostawiają rysy na podłodze. Szukaj więcej takich. Okej. Okay. Szukam. Skoro już wiem, że muszę szukać rys, rozejrzę się jeszcze raz. No i coś tu jest? Jest. Mam coś. Jest rysa, nie ma drzwi. A przynajmniej żadnych nie widzę. Bomba, zaraz będę. Albo i nie, widzę, że szlak trafił. Zaczekaj, ściągnę cię na górę. Piętro drugie, pordzewiałe części i wypasione szczury. Ostrożnie, most jest zniszczony. Dam sobie radę. No, zobaczymy, czy dasz sobie radę. No. Nieźle, no, i z telemarkiem. Nie wszyscy wcinamy. Niech ci będzie. Ej, czemu ja nie mogę tak przeskoczyć? Zajmę się zamkiem, daj znać, jak znajdziesz skrzynkę. Tak, robi okay. Się. Okej. Wow, ale ją umieścili. Ha, mam ją. Chyba jest teraz traf. Aha. Trafiona! No i zatopiona fają. No pokaż, co tam masz. No, otwieraj. Ej, spójrz no tylko. Pusto.
Zaczynam myśleć, że Fisk sobie ze mną pogrywa. Coś tu jest nie tak. Trzymali tu broń, a przez drzwi frontowe by jej nie wnieśli. Musi tu być jakieś inne przejście. Patrz na ścianę, to może sterować przejściem do innego obszaru. Ludzie Fiska gadali o jakimś składzie. Może to tu? Na pewno. To wygląda na podwójny obwód. Spróbuj znaleźć drugą skrzynkę. Okej. Okay. No i jest. Gdybym był skrzynką przyłączeniową, gdzie bym był? Idź za kablami, powinny cię poprowadzić w dobrą. A, bo tu kilka jest. Mam ją. Tak jakby, tak? Czy co? Nie, no... Raz już ją znalazłem. Jeszcze raz? Nie, to trzeba na górę wjechać, bo tutaj zasłania. Takie sprytne. Dobra. Nie na górę wjechać. Sorry, to wciągnąć na górę, a sam muszę strzelić. Gotowe. Dobra. No skrzynka by ze zwiną raczej nie pojechała. Miałeś rację, Jeff. No cóż. To włas. Wspaniale. Możesz mi pomóc? Ciężkie to. No rusz się. Pomóż człowiekowi. Weź tam paluszkiem. Raz, pyk. Dwa, trzy. Wcale się nie boję. To pewnie stary tunel przemytników. Jak w horrorze mgła. Tylko chyba mgły brakuje. Nie sprzątał od czasów Al Capone. Drogę blokuje kawał betonu. Mogę nie przejść. Zobaczę, jak to wygląda z góry. Góry? Że jest trend, a tutaj. Sterowanie po tych ścianach to takie trochę... Nareszcie trochę swobody ruchu, poczekaj. Wyblokowało mnie. Poradzisz coś na to? Co to było? Może to metro? Śpieszmy się, nie jest bezpiecznie. Dobra, to na pewno nie było metro. Nie, brzmiało jak eksplozja. A to brzmi jak demony. Aha. Skład! Szybko! Szybko, biegniemy! Obu! Po demonach ani śladu. Jak się tu dostali? Musi tu być tylne wyjście. Spróbuj znaleźć drzwi. To jest kawał zbrojowni. No. Patrz, przestrzelili zamki. No, jeszcze pakują. Demony. Zostań tu. Nie ma mowy. Będziesz potrzebował pomocy. I trochę sprzętu. Ruszyli. To dzieła. Bierz im! Stań! Zatrzymaj! Aresztuj! Nie! Stadion Hammond! Chrisie! Aha. I o to chodzi! Próbuję robić swoje. A, już nic z nimi nie trzeba robić. Myślałem, że to jest coś jak trafić. Teraz to się popisujesz! Powiedział koleś, który unika kuli. Ogłuszę go! Ej, Jeff! Przydałaby mi się któraś z twoich sztuczek! Jestem pod wrażeniem! Patrz dalej! No złap się. Osłaniam cię! Dzięki, w samą porę! Aha! Niedobrze. Ty to masz wyczucie czasu! Celuję! Za tobą! Widzicie? Ja też mam kumpli! Jak nam idzie? Chyba wygrywamy! Ja coś czuję, że coś mu zrobią zaraz. Czekaj!
porządku? Leć! To koniec! Ciekawe jak. Jeśli jednego dnia zwieją mi dwie ciężarówki pełne bandytów, chyba wyrzucę kostium. Nie przesadzaj. Ej, no to ty nie było miłe. Niewiele. Ranie się ją taki chaos na drodze, że zaraz będą ofiary. Staram się wyrobić, ale może się okazać, że zostaniesz sam. Dawaj. Trzymaj się, Jeff. Nie rób nic szalonego. Zaraz, bo uciekną. Au. Szybciej, 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 goni. Za chwilę oberwie któryś z przechodniów. Muszę podejść bliżej. Staram się jak mogę. No. Hej, jest jeszcze miejsce? Dobra, kierowca. Zaczynam myśleć, że mnie tu nie chcą. Ej. Gazuj. No. O. Dawaj go, dawaj. Nie. Oj. O, nieźle. Świetnie. Od kiedy trójka przyjeżdża na czas? Dawaj. Nieźle. O, w mordę. To ten policjant? Mówiłem, że mu się coś stanie. Mówiłem. Ale na szczęście niedużo. Myślałem, że bardziej oberwie. Odkryliśmy, że w akcji wziął udział Jefferson Davis. Odniósł jedynie nieznaczne obrażenia i wkrótce ma wrócić do zdrowia. Przepraszam, ale czy ma pani prawo tu być? Bardziej niż ty. Po zajściu w galerii, Bugle wysłał mnie na miasto. Mogę się teraz skupić na prawdziwych historiach. I na demonach. Im bliżej będziesz tej sprawy, tym więcej ci grozi. Im bliżej będę, tym szybciej ich powstrzymamy. My? Panie Davis, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Bez komentarza. Rozumiem niechęć, ale ci tutaj i tak opowiedzą tę historię, a uwielbiają kontrowersje. Gdzie jest haczyk? Nie ma haczyka, tylko prawda. Okej. Proszę. Dobra jest. Rany, padam z nóg. Wrócę do domu i trochę się prześpię. O. Spoko. Niezależnie, które są teraz zaznaczone na mapie. 10 spacji, aby kontynuować. Przyjąć spacji na mieszkanie... nad mieszkaniem Petera, by skorzystać z szybkiej podróży. Super!
Już myślałem, że cały czas będziemy zapierniczać na piechtę. To co? Ła, tam. Prześpię się jeszcze. Haha, eksmisja? Bez jaj. Jeszcze zapłacisz teraz za zniszczone drzwi. Empire Sanitation, mówi Eddie. Hej, próbuję namierzyć rzeczy, które przez pomyłkę zabrano ze śmietnika pod moim... Numer kontenera? Chwileczkę. Strata 33. Śmieciarka skończyła pracę. Pożegnaj się z tymi rzeczami. Zaczekaj, proszę. To ważne. Sprawdzisz, gdzie jest ta śmieciarka? Zobaczmy. Dobra, chyba powinna być w garażach miejskich na Bowery i Grant. Dobra, dzięki, Eddie. Garaże miejskie, Bowery i Grant. Żaden problem. Może i żaden problem, ale... Zostawimy sobie to na kolejny odcinek. No coś czuję, że to jeszcze chwilę pewnie zajmie. Do usłyszenia!